Poranny gość Radia Zachód. O niebezpieczeństwie rtęci też porozmawiamy, ale przede wszystkim o tych sprawach najważniejszych, czyli jak w tej chwili wygląda walka z żywiołem, bo tak należy mówić o tej katastrofie ekologicznej, która dotknęła Odrę. No i to, co związane z Odrą oczywiście. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak jest gościem porannej rozmowy Radia Zachód. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o oczyszczanie Odry ze ściętych ryb? No to jest tak, jak powiedział minister Wąsik, będąc tutaj z panem premierem w Gorzowie, że w tych trzech segmentach dzieje się w tej chwili, dzieją się te działania, czyli te badania, szukanie sprawcy, ale najistotniejszy ten segment jak najszybszego oczyszczenia rzeki Odry z tych śniętych ryb. Żeby do wtórnego zanieczyszczenia. Oczywiście, że tak. I to bardzo intensywnie trwa u nas w województwie lubuskim. Jako wojewoda i odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe koordynuje te działania. Te cztery ostatnie dni to bardzo dynamiczna, intensywna praca, niezależnie od tego, że mieliśmy weekend długi, że święto. Pracowaliśmy przez całą dobę. 577 strażaków i ochotników i Państwowej Straży Pożarnej, 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Operacyjnych przez te dni działało, plus kilkudziesięciu ze Straży Rybackiej wspomagali te działania. Ogromna ilość sprzętu, bo to i kilkaset samochodów, kilkaset łodzi. I efekty są naprawdę bardzo obiecujące, ponieważ właściwie mamy oczyszczony cały odcinek do Cigacic. W tej chwili te działania trwają dalej. Zebraliśmy przez te... Od góry rzeki do Cigacic, od góry rzeki, tak. Od województwa dolnośląskiego. Dokładnie tak. Zebraliśmy przez te 4 dni 20,5 tony śniętej ryby. Oczywiście najistotniejsze, że to trafia natychmiast do firmy zajmującej się utylizacją, firmy we Wschowie, czyli to jest w pełni zabezpieczone, bezpieczne. Te działania będziemy oczywiście prowadzili dalej, ale jeszcze też istotne, to dla mieszkańców jest ważne, że przez te 4 dni były prowadzone bardzo intensywne, codzienne, całodobowe badania wody na Odrze w kilkunastu miejscach. To robi to Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Wody z Odry czy wody z ujęć pitnej wody? Wody z Odry, to jest raz. Drugie to bardzo istotne, o to też prosił pan premier i to robimy codziennie. 22 ujęcia wody, które są w bezpośredniej bliskości rzeki Odry. Te ujęcia są badane codziennie. Wyniki badań, które mamy na bieżąco, ani w jednym przypadku nie potwierdziły, że w którejś ze studni woda jest zanieczyszczona i nie odpowiada normom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia. To jest najważniejsza w tej chwili informacja. I oczywiście Wojewódzka Inspekcja Weterynarii, która codziennie pobiera kilkanaście próbek tych śniętych ryb, wysyła do laboratorium w Puławach. Wczoraj natomiast też pobrano 5 próbek z żywych ryb. To też jest bardzo istotne. I te działania będziemy dzisiaj prowadzili dalej. Czyli są żywe ryby w Odrze? Są żywe ryby w Odrze. Ja osobiście i obleciałem Odrę helikopterem i też płynąłem nurtem Odry wszędzie. Tam, gdzie płynąłem, na brzegach ptactwo, które jest bardzo aktywne. Widzieliśmy też pojedyncze ryby, które pływały w Odrze. Także to nie jest tak, że Odra jest martwa. Oczywiście wydarzyła się dramatyczna sytuacja, ale wszystkie działania prowadzą do tego, aby ustalić przyczynę i tego. I właśnie wszyscy chcielibyśmy znać odpowiedź na to pytanie. Wszyscy się, niezależnie od tego, jakby politycznie, kto kogo reprezentuje, ja akurat nie mówię o sobie, ale generalnie też widzimy, że jest to, za chwilę tej polityki przejdziemy, ale naprawdę wszyscy, którzy są zatroskani, zmartwieni, przygnębieni tą sytuacją, chcielibyśmy, żeby był sprawca z twarzą, żeby ktoś za to odpowiedział. To nie jest takie proste, panie wojewodo. To nie jest proste i oczywiście, że te działania, słyszymy i pani minister Moskwa i pan premier o tym mówił w Gorzowie, są bardzo, bardzo intensywne. W tej chwili działają eksperci, ichtiolodzy, chemicy, którzy pracują nad tymi wszystkimi badaniami. Jak wczoraj usłyszeliśmy, będą też nas wspomagały renomowane laboratoria z Europy. Także chcemy tą przede wszystkim przyczynę tego ustalić. No właśnie, oczywiście, ale panie jeśli przyczyna będzie taka, że ktoś to zanieczyścił poprzez wypuszczenie jakichś cieków, to oczywiście chcemy, tak jak pan powiedział, poznać, kto to zrobił i solidnie taka osoba ukarać. Powinna odpowiedzieć. Ale co nam dają te wyniki próbek? Co my z nich wiemy? Bo to, że są pobierane codziennie i to na różnych, w różnych płaszczyznach, to okej, ale co my z tego, badane co z tego wynika? Badane są, jak powiedziała pani minister, kilkaset różnych substancji. Z tego wynika, że nie ma substancji toksycznych, że jest duże natlenienie Odry. To potwierdzamy to w województwie lubuskim, że nawet 170-180% tlenu, czyli tak jak mówił ją fachowcy, jest to woda utleniona
w zasadzie ta, która potrafi zabijać ryby i te pierwsze badania też tak wskazywały. Jest duże zasolenie, to też jest istotne przy małej poziomie wody i na razie nic więcej nie możemy stwierdzić i to jest właśnie to, co się w tej chwili dzieje. No wczoraj byłem i w Pomorsku, i w Brodach, bo przyglądaliśmy się tej pracy strażaków, akurat grupie 90-osobowej, tam byli kadeci z Częstochowy, z Krakowa, zawodowcy, strażacy oczywiście także ochotnicy. Nie ma żadnych poparzeń. Nikt nie ucierpiał w kontakcie z tą wodą, przynajmniej w tej grupie, w której ja wczoraj byłem i widziałem. No i też strażacy mówią o innych osobach, które pracowały, że absolutnie nikogo ta woda nie poparzyła, ani nawet nie podrażniła. Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest kolejny smutna informacja, że znowu próbuje się nawet na tym elemencie próbować coś ugrać, wzbudzać panikę. Ja dzisiaj rano przed przyjazdem tutaj do Gorzowa otrzymałem komunikat o rozmowie z kilkunastoma lubuskimi szpitalami, ani w żadnym szpitalu nie potwierdzono jakiegokolwiek zgłoszenia poparzenia, czy z tego tytułu, że ktoś tam pracował przy Odrze, że coś się dzieje. Potwierdził mi to też konsultant wojewódzki do spraw dermatologii, pan doktor z Wrocławia, że nic takich sygnałów nie ma, także nic takiego nie ma miejsca. Nic takiego nie ma miejsca. To po pierwsze. Po drugie, wczoraj na własne oczy widziałem kilkanaście bocianów, które chodzą po wodzie. Czaple siwe, łabędzie i to z małymi pływają, czyli no też zwierzęta i też strażacy mówią, i to każdego, kogo by nie zapytać, nie ma sytuacji takiej, żeby zwierzęta inne niż ryby padały. Sam to widziałem na własne oczy, potwierdzam i myślę, że zupełnie niepotrzebne. To jest to, co pan powiedział. To jest sytuacja, która się wydarzyła, dramatyczna sytuacja i wszyscy powinniśmy tu działać wspólnie, aby jak najszybciej dojść po pierwsze do tego, kto to zrobił, po drugie, aby usunąć skutki tego. I tutaj działanie wojewody, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe i działanie samorządów powinno być absolutnie poza wszelką polityką. A jak ta współpraca z samorządami wygląda? Wczoraj pani Elżbieta Polak, która jest marszałkiem województwa lubuskiego, mówiła, że pan Marek Cebula nie uczestniczy, bo nie jest przez pana zapraszany na spotkania sztabu kryzysowego. No i co mam powiedzieć? Kolejne kłamstwo. No te kłamstwo już jest tak na takiej codzienności, że inaczej chyba pani marszałek nie potrafi rozmawiać. Ja zrobiłem sztab kryzysowy w piątek, byli zaproszeni samorządowcy, którzy są gminami przy Odrzańskimi, starostowie. Była to bardzo dobra rozmowa, jak zawsze. Ja bardzo dziękuję wszystkim samorządom, które odpowiedzialnie podchodzą do wspólnych działań, bo tak jak powiedziałem, to jest nasze wspólne działanie. Jesteśmy zobowiązani wobec naszych mieszkańców, pełniąc publiczne, ważne funkcje, aby działać w sytuacjach kryzysowych razem i zdecydowana większość samorządów tak podchodzi. Przykre było z tego spotkania to i to pokazuje, jaki jest cel działania niektórych samorządowców, bardzo nielicznych, to podkreślę, że na koniec tego spotkania zaapelowałem do wszystkich samorządów nadodrzańskich i nie tylko, jeśli jest jakakolwiek potrzeba wsparcia działań samorządów poprzez dostarczenie środków ochrony, rękawic, butów, które pomogą, czy jakichś innych środków, to proszę natychmiast do mnie te prośby kierować. I takie prośby od kilku samorządów dostałem. Od kogo na przykład pan dostał? Na przykład Sulechów, który już taki sprzęt dostał, natomiast pan Cebula nie zwrócił się do mnie z żadną prośbą, natomiast pokazują mi moi pracownicy, jak zwraca się na Facebooku do mieszkańców, że prosi o wsparcie w postaci rękawic, butów gumowych i tak dalej. Czyli jaki jest cel działania pana Cebuli? Nie taki, żeby pomóc mieszkańcom, nie żeby zapobiec temu, co się dzieje, tylko żeby pokazywać ciągle... Widzę post na Facebooku w tej chwili. Mocne worki na odpady, dwa wykrzykniki, może być pojemność 60-80 litrów. Mocne, długie rękawice, to jest potrzebne i dziękuję wszystkim, którzy chcą pomóc i nawiązali ze mną kontakt, czego potrzebujemy na dziś, na jjuż. To pisze na Facebooku burmistrz Krasnoodrzańskiej. Jeszcze raz powtórzę, panie redaktorze, drodzy państwo, w piątek prosiłem wszystkie samorządy, także pana Cebulę, jeśli potrzebne są jakiekolwiek środki ochrony. Czytamy, że potrzebne. Tak, to są potrzebne. To dlaczego nie zwrócił się do wojewody? Tylko wiemy dlaczego. Dlatego, że robi z tego politykę. I taki jest cel pani marszałek, taki jest cel pana Cebuli. To jest smutne, przykre. Dobrze, panie ci ludzie nie potrafią funkcjonować normalnie, nie potrafią rozmawiać, możemy się różnić politycznie, ale w takich sytuacjach musimy działać razem. Ja do takich działań jestem gotowy, ale jeśli ktoś się tak zachowuje, to znaczy, że ma zupełnie inny cel, nie interesuje go dobro publiczne. Przyjechali wczoraj rano, przed godziną 9 w Pomorsku, kiedy jeszcze w drodze byli strażacy, my tam już byliśmy przed nimi, tam gdzie pływa prom, ale bardzo niski stan Odry powoduje, że prom w Pomorsku oczywiście jest unieruchomiony i przyjeżdżało dużo ludzi po prostu zwykłych mieszkańców powiatu zielonogórskiego. Tutaj akurat był
Passat na rejestracji FZ o takim znaczniku. Przyjechała para młodych ludzi. Akurat ten pan jest kierowcą ciężarówki, jeździ po świecie i mówi: ja już przestałem wierzyć temu, co piszą w internecie i co mówią w telewizji, co słyszę w radiu. Dlatego, że my przyjechaliśmy rano specjalnie, przed śniadaniem, zobaczyć, jaka jest sytuacja w Odrze, bo my słyszymy o tej rtęci. Ja mówię: ale gdzie pan to słyszał? Skąd pan to wie? On nie potrafił wskazać źródła. Mówię: nie wiem, czytałem w internecie. Boimy się, bo mieszkamy niedaleko. I boimy się o to, że za chwilę nie będziemy mogli wody z kranów używać. I taka jest reakcja. Dlatego pytam pana, czy to zagrożenie rtęcią jest rzeczywiste. Szanowni Państwo, to jest sytuacja kompromitująca, to jest sytuacja wstydliwa. Pani marszałek, która jest osobą publiczną, ważne stanowisko publiczne piastuje, powinna w sytuacji kryzysowej w szczególności ważyć słowa i uważać, co mówi. I teraz widzimy, że w piątek o godzinie 11:30 był komunikat polskich laboratoriów, że przebadano, nie ma rtęci. Potwierdzają to także Niemcy. Pani marszałek wyskakuje z jakąś informacją, mówiącą o wręcz sytuacji dramatycznej, bo skala tego nie ogarnia podobno. Taka jest ilość rtęci w wodzie. To jest kompromitacja, to jest nieodpowiedzialność, to jest działanie, które ma na celu wzbudzić niepokój, to ma na celu wzbudzić jakieś nawet elementy paniki. Osoba pełniąca ważną funkcję publiczną w sytuacji kryzysowej nie powinna tak się zachowywać. Jeszcze raz powtórzę, jest to kolejna kompromitacja i wstyd, bo inaczej tego nie można określić. Minister rolnictwa i środowiska Landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali. Nie ma jeszcze badań samych ryb. Strona niemiecka ma mieć je jeszcze dziś. No to jest cytat tego tweeta pani marszałek Polak. No właśnie. I ty wszyscy mogliśmy zobaczyć w telewizji konferencję prasową ministra środowiska i gospodarki wodnej Polski i Niemiec, gdzie pana Aleksa Vogela między innymi odpowiadając Axela. Tak, na pytanie, czy coś takiego powiedział, że nie zna takiej wypowiedzi. No więc to jest, jeszcze raz powtórzę, no, ale tutaj kompromitujące, niedopuszczalne. Pani marszałek tłumaczyła, panie wojewodo, że to tłumacz prawdopodobnie coś przekręcił. Ale ja jeszcze raz powtórzę, drodzy państwo, jeśli są wyniki badań laboratoriów polskich, które potwierdzają, że nie ma rtęci, to dla pani marszałek to nie wystarcza? Pani marszałek musi mieć potwierdzenie strony niemieckiej? Czy pani marszałek naprawdę... To potwierdzenie strony niemieckiej nie do końca jest nawet takie, oczywiście, jak tutaj jest napisane. Ale to też kompromitujące, no dobrze, jest to, że pani marszałek pyta ciągle Niemców o opinię. Ale co pan zamierza zrobić z tą sprawą? Wie pan, trudno mi powiedzieć, będziemy o tym rozmawiali, będziemy rozmawiali z prawnikami, bo jeszcze raz powtórzę, osoba pełniąca ważną funkcję publiczną w sytuacji kryzysowej nie może wzbudzać paniki, nie może wzbudzać lęku, podbijać emocji, natomiast pani marszałek to zrobiła, to jest nieodpowiedzialność, mówiąc bardzo delikatnie. Dziękuję bardzo. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak o tych bieżących, ważnych wydarzeniach związanych z walką, z katastrofą i z ustalaniem, z katastrofą ekologiczną i ustalaniem oczywiście najważniejszych faktów w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu, serdecznie pozdrawiam. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.